Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już oczywiście materiale z gry Sniper Elite 3. I jak pamiętacie, ostatnio już tutaj wyeliminowałem naprawdę mnóstwo przeciwników. Oczywiście jeszcze pewnie paru nam tutaj trochę zostało ich, no ale zaraz zresztą się przekonamy. Na razie tak odważnie sobie biegam, bo jak mówię, likwidacja tutaj była naprawdę niezła. Dobra, już widzę gdzieś kogoś na radarze, przynajmniej chwilowo widzę go. Gdzieś wyżej usytuowanego żołnierza. Ale on gdzieś musi być, albo niżej, nie wyżej, bo ja jestem trochę wyżej. Okej, okay. Może być. No gdzie jesteście? Dobra, jednego już widzę. Liczę, że zaraz coś podleci. No może i podleciało, ale bez możliwości nam oddania strzału, wiecie, z daleka. Oj, ktoś coś zauważył. A, bo tam jest jeszcze jeden był. Oj, widział mnie. No niedobrze. A tam jest gniazdo snajperskie tak blisko. Ale czekajcie, wiecie co, ja zjebałem. Przecież ja mogę ich wystrzelać z gniazda. Po co ja będę się bawił tutaj w takie strzelanie stąd? Dodatkowo i tak chcę sobie gniazdo odblokować kolejne, żeby po prostu było odblokowane. Jakoś... Ja wiem, że od samego początku... Fuck, co jest z tą ziemią? Nie mogłem przejść przez nią. Wiem, że od samego początku mówiłem, że mi to tak nie zależy zaś na tych wszystkich trofkach, ale to jest przyjemne. W tej grze naprawdę przyjemnie mi się to wszystko odblokowuje. Może być, krótko mówiąc, ja lubię czasem się w takie coś pobawić. Okej, okay, muszę wejść jeszcze wyżej. I dopiero stamtąd będę mógł likwidować bez najmniejszych problemów przeciwników. No, trzeba będzie kolejne miejsce, w którym trzeba rozpieprzyć to, dokładnie. Ale odnalazłem kolejne gniazdo, więc bądźmy dumni ze mnie. Okej, okay, róbmy zapis. Tu liczę, że zaraz będzie hałas. Oni tak chodzą blisko siebie. Dobra, słuchajcie, była chwila przerwy, bo mam jakiś dupy program w tle, który cały czas, jak zainstalowałem ten komputer, znaczy ten, wiecie, komputer w ogóle pierwszy raz się uruchamia, muszę go wykasować. Taki, który jakby czyści zbędne programy, ale kurwa sam się ciągle aktywuje i mnie to tak denerwuje strasznie. Straszliwie, naprawdę. Dobra, zagłuszyłem ten strzał, znaczy ten strzał został, fakt, myślałem, jeszcze mogłem zdążyć zabić tego gościa bez jakiegoś X-raya efektownego. Ale jednak, czy on mnie widzi? O, oh, fuck you! Fuck you, motherfucker! Mogłem się schować, nie wiem dlaczego w ogóle nie pochyliłem się. Nie spodziewałem się, że on spojrzy w górę, że mnie zauważy. No ale cóż, jak widać, zauważył. No dawaj, dawaj. Pięknie. Już zlikwiduję ich na szybko. Jakoś, wiecie, już ostatnio było trochę hałasu. Nie ma co tak zawsze się bawić, aż tak nadto cicho. Ja lubię taką zabawę. Przynosi mi ona mnóstwo satysfakcji, ale nie zawsze po prostu jest wartą. Gdzieś z tamtej strony w ogóle chyba nie jestem. Fuck! Fuck! Fuck, o cholera. Dobra. Zrobiło się gorąco. Zrobiło się gorąco, bo przeciwnicy... Fuck you! Fuck! No i chybiłem. No ale na całe szczęście drugi strzał był już skuteczny. Jejku, jak ja spanikuję. Muszę jeszcze ogarnąć tutaj panikę. Żeby nie było takiej właśnie panika gaming. Którą niejednokrotnie już pokazywałem i pokazuję ciągle. O! Dobra, jego zabić trzeba. Pięknie. Kolejny zlikwidowany, taki powiedzmy bardzo ważny cel na tej misji, bo jednak koleś był ustawiony u góry, mógł sprawić naprawdę duże problemy. Okej, okay, wynośmy się stąd. Mam nadzieję, że tu zlikwidowałem wszystkich. Czy się znów zabije spadając? Nie tym razem. Okej, okay, ile jeszcze? Tylko parę metrów. Nikt mnie nie przyparł do mury, jak widać. Oscar Mike, jeszcze 30 przemieszczeń i będzie trofka. Sweet. Ej, czy tu coś mamy? Ej, dobra sprawa, zobaczcie. Tutaj tego typu przejście, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. A i teraz podchodzimy bardzo blisko tego naszego celu, do którego ostatnio nie wbiłem. A ja muszę tutaj się dostać. Już wykonać sobie cel główny, potem jeszcze wrócimy do tych celów pobocznych, o ile będzie taka możliwość. Lepiej, żeby nie okazało się, że takiej możliwości potem nie ma. Bo bym się bardzo zdenerwował. Teraz jak ja tam mam wejść? Tu już wszędzie przechodziłem, to nie chodzi o to, żeby gdzieś tutaj trzeba gdzieś wyżej wejść. Może tędy? Może tędy trzeba rzeczywiście? Ale nie, chyba nie tędy. Jak nie... O Jezu, zabiję się zaraz. Gdzie ja mam wejść do jasnej cholery? To jest... Tutaj, no to jest... Jak ja mam tam się dostać?
Wybaczcie za te kolejne rozkminy z mojej strony. A dobra, słuchajcie, nie, bo ja się znów boję, że ja zaraz zawalę coś, że będę chciał wykonać to, a okaże się, że ja tego wykonać nie mogę, bo coś tam, bo coś tam. Bo znaczy chodzi mi o te zadania dodatkowe, że ich nie będę mógł wykonać. Okej, gdzie jesteś? Dobra, ziomuś jest tam. Jest kilku ziomusiów. Jeden mnie już widzi. Dobra, chciałem sobie, wiecie, nacisnąć ten... no zapomniałem, że jestem trochę zbyt zmęczony, żeby korzystać z tego bezdechu mojego. No bo jednak, sorry, tyle przerwy, to ja mu jeszcze każdy... Ten koleś się jeszcze nie złożył, Jezu, a ja już kolejny strzał. Zajebiste, o, jak pięknie, no dzisiaj jestem... Wow, jeszcze w dupę. Pięknie. Gdzie jesteś? A może zrobimy tak. Fuck you! Czy do mnie on strzelił, czy tu jeszcze ktoś był jeden? Jeszcze kogoś gdzieś słyszę. Ale gdzie? To nie mam pojęcia. Dobra. Fuck you! Fuck you! Fuck, fuck, fuck. Dobra. I bum, w łapkę. Dobra, zabity? Zabity. Ale mnie też ładnie ostrzelał. W sumie nie korzystam z opatrunków, ale co tam? Mogę sobie wykorzystać, znaczy z bandaży. Też można je czasem, one uzupełniają z tego co wiem dwa segmenty. I tak też jak widać, znaczy no teraz jakby na max, ale nie, ja myślałem, że on się nie złożył do końca, że tylko tak jeszcze wiecie, koleś jeszcze dopiero spada, zabijam kolejnego, ale nie, widać, że on się jakoś tak zbugował. No cóż, nic za to nie poradzimy. Może macie apteczkę? Może mi się przyda. Nie, Wellrot, ale równie, równie przydatny. Dobra, czy ja mogę przejść tam od innej strony? Tak, mogę przejść od tej strony i bardzo dobrze. Mamy, no, mamy nawet dynamit. Tutaj zawsze się powinien chyba znajdować w takich też miejscach, wiecie, żeby okazał się bardziej, bardziej przydatny. Okej, weź rzuć tutaj gdzieś ten dynamit blisko. Może, znaczy nie wiem, czy może być, ustrzelę go, bo nie chcę znów tak tego wysalić, żeby znów sobie zabrać prawie całe życie. Fuck. Dobra, odpocznijmy trochę, bo zaraz zmarnuję strzałę, ale ta piękna pozycja tego gościa naprawdę budzi respekt. Okej, kolejne działko rozwalone. Czy tu nie ma czegoś ukrytego? Znajdźki, karty, jakiegoś dokumentu. Jak widać, nic z tych rzeczy. Dobra, jestem tutaj. Dojście tam to też nie powinien być większy problem. No to było blisko, bo tu jesteśmy znów na tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy. Nie wiem, czy tędy też dam radę przejść. Zaraz się dowiemy. No nie, a ja oczywiście spadam, tracąc głupio życie, ale to jestem ja. To jestem ja tak mogę tracić życie. Dobra, no tak, tutaj było trzeba po prostu przejść. Okej, weź rzuć gdzieś tutaj. Aha, no w sumie jak raz nacisnę, to ja go położę, a nie rzucę. Ale to nie zmieni żadnego, tutaj wiecie, dla mnie problemu nie sprawi. Albo i sprawi. Jestem zmęczony zajebiście. Ciekawe, czy trafię, będąc tak zmęczonym. Trafię. Zawsze się uda, jeżeli się tylko człowiek skupi na tym, co robi. No i proszę, za kolejne, drugie zadanie dodatkowe w tej misji zostało wykonane. O, apteczka. Z tego co wiem, jest jeszcze jedno. Na razie go nie odblokowałem. No ale mam nadzieję, że się uda. Na razie ładnie idzie. Wykonałem szybko zadanie dodatkowe, tak jak sobie tego życzyłem. To teraz by wypadało tylko znaleźć odpowiednie przejście do tego zadania głównego, którędy ja mam się tam dostać. No to jest trochę ważna informacja, ludzie. Muszę tego, to się dowiedzieć. Może tamtędy jakoś? Nie, no. To jest tu gdzieś na górze. Tu na razie żadnej drabinki. A, tu są schodki, czyli tędy muszę się dostać. Tak, po prostu tędy. Tu jest jego biuro. No, raczej zbyt zadbane to ono nie jest. Yes, them. Turns out they aren't happy with Valen's portraits everywhere or his grand base in the mountains. One of them is off to Berlin tonight with Valen's precious notebook. Which one is going? Ich weiß nicht. I overheard them arranging a meeting later, perhaps to decide who gets to present the notebook as proof. In here is hurt. My target's hand will be wounded. Aha, dobra, to jest, że jest pokaleczony, widać ślady krwi. Okej,
Coś tu mamy? Nie, tu już nic nie mamy. Dobra, to gdzie teraz mam się udać w takim razie? Muszę tutaj. No już w sumie przeszukałem większość mapy, więc teraz po prostu muszę się przejść. Rozumiem, że to dodatkowe zadanie mi się nie pojawiło, bo wiem, że jest chyba też zabicie jakiegoś oficera. Tutaj jakiś oficerowie przechodzili. Aha. Znaczy, czy ja muszę? Nie wiem, czy tu nagle zrespili się przeciwnicy, no ale ja już... No, bo gra uznała, żebym się tutaj udał najpierw, a ja najpierw, wiecie, zwiedziłem prawie całą mapę. Więc cóż. No cóż, nie muszę iść po cichu, nie muszę się skradać, bo jestem znów u celu. Gdzie jest mój cel? No wiem, że nic ciekawego, ale jednak tu jest nasz cel, ja muszę tam jakoś się dostać. Tu jest drabina, tak? Wyżej muszę się dostać, okej. W sumie też chyba jeszcze wyżej nie byłem w tym miejscu. Tak mi się zdaje, zaraz się przekonamy. Jeszcze muszę wyżej wejść, tak, na samą górę. Okej, może tam stamtąd mam kogoś zobaczyć, bo raczej żeby znaleźć tam coś cennego, to ciężko. Nie wydaje mi się. Okej, i jesteśmy na miejscu. No i okej, obserwuj oficerów i oznacz tego odpowiedniego. O cholera, to jest dobre. Muszę wiedzieć, ale fuck, nie wiem, odznaczyć tego prawidłowego. Zaraz. A, tu w ogóle znaczniki mi się pojawiają, okej. Nie, wiecie co, bo mi się oni potem będą mylić. Ja muszę oznaczyć tego rzeczywiście może prawidłowego. Co, zaalarmowałeś? Fuck, co, nie mówcie, nie róbcie sobie żartów. Ej, co jest? Zapisałem w miejscu, w którym... Kurwa, no nie wierzę. Ej, nie wierzę. Chcecie mi powiedzieć, że zjebałem cały materiał, bo... Ja pieprzę! Ale ze mnie debil. Zmarnowałem tyle czasu, bo okazuje się, że zrobiłem save'a w miejscu, gdy już mnie widzą. No zobaczcie, no a ja zapisywałem wszystko na quick save'ie teraz. Ale ze mnie debil. Dobra, słuchajcie, robimy małą przerwę w nagraniu, widzimy się za chwilę, a ja... No cóż, no jeszcze raz będę musiał to spróbować, wykonać to, co zrobiłem do tej pory i wrócić w tym momencie. Wybaczcie mi za takiego faila, ale no to jestem cały ja. Widzimy się za niedługo, za chwilę. Dobra ludzie, jestem już z powrotem, już dla wszelkiego bezpieczeństwa sobie zapisałem jeszcze na dodatkowym miejscu. Teraz już niczego nie zjebię, mogę wam obiecać. Dobra, wbijaj tam na samą górę. Zaraz dowiemy się, znów zobaczymy tą cutscenkę, czyż nie, dokładnie. W ogóle nie zwróciłem uwagi na coś, przecież wcześniej było mówione, nawet dobrze, że wiecie, jeszcze raz posłuchałem sobie tamtej cutscenki, znaczy nie słuchałem jej, ale tak na szybko, że ten mój cel ma przecież zranioną rękę, ja muszę poszukać gościa ze zranioną ręką. Toż to jest oczywiste, więc szukamy gościa, który ma rzeczywiście jakiś... O, chyba on. Tak, cel namierzony. Wydaje mi się, że to on. A co ja mam? Zabij oficera, gdy uzyska informacje. Okej, on musi uzyskać informacje, tak? Ja go muszę załatwić, tak? Wszystko zrozumiałe. A na razie czekamy. Oni mnie tutaj nie wypatrzą, szczególnie, że się położyłem. Nie powinni mnie zobaczyć. Kiedy on uzyska informacje? Pod tym względem o to mi chodzi. Aha, bo oni sobie tutaj gadają. Ja teraz czekam. Dass wir gemeinsame Sachen machen. Treten. Wir alle werden uns in dem Ruhmsonnen Valens Verrat ein Ende gesetzt zu haben. Dann nichts wie los. Wir finden sein Tagebuch am vereinbarten Ort. Aha. Dobra, a ja nie muszę po prostu iść za nim i zdobyć ten cholerny dziennik? Weź ty wstań. Bo jak ja bym zobaczył, nie wiem, czy to o to chodzi w tej misji, nie jestem na 100% przekonany. Ale być może o to, żeby... Znaczy oni w ogóle spiskują przeciwko Wahlenowi. Ale są to mimo wszystko Niemcy, więc trzeba ich wytłuc. Okej, tu mnie nikt nie zobaczy, chwilowo przynajmniej, mam taką nadzieję. Weź się trochę poczołgaj. Poczołgaj się, znaczy nie czołgaj, tylko przykucaj. I pójdziemy za nim, jak on zdobędzie ten dziennik i ja będę wiedział, gdzie on jest. W ogóle, czy oni się nie dziwią tą masą trupów, która jest tutaj? Przecież zabiłem tutaj naprawdę mnóstwo żołnierzy. Ale dobrze, że ich się pozbyłem, bo gdybym wykonał zadanie główne bez eliminacji ich, to miałbym naprawdę spory problem. Aczkolwiek nie wiem, czy gra by wtedy nie narzuciła mi, żebym oczyścił ten teren. No chodź tu, ty zraniona rączko, ty. Gdzie idziesz? Do biura?
dokąd? Nie mam bladego pojęcia. Mam go zabić już, czy jeszcze czekać? No mi się zdaje, że z tego, co wydedukowałem z rozmowy, on ma iść po dziennik, oni powiedzieli, wiesz, gdzie jest, więc ja nie wiem, gdzie jest, on wie, jak on go zdobędzie, to wtedy mogę go już, jak mnie doprowadzi do celu. Idzie sobie powoli, jak gdyby nigdy nic. Du nicht nachlässig werden. Ja nie ochlisz, nie chazin. Fuck you. Dobra. Fuck you. I co, zepsułem? No oczywiście, wczytaj ostatni zapis. Dobra, czyli jednak nie mogę go tutaj przepuścić. Jak on tu wchodzi, to jest koniec misji. No cóż. A tak? Nie tak. Wait a second. Teraz się nad czymś zastanawiam. To kiedy ja mam go zabić? Kiedy już zobaczę, że wchodzi do tych drzwi? Gdy uzyska informację, no jak wejdzie, to też go nie mogę zabić. No to jest na pewno on, bo on ma... Zaraz, on ma zranioną rączkę. No tak, zobaczcie, ma ewidentnie zranioną rączkę. Więc cóż, może tutaj, jak stoi w tym miejscu... O! No i dupa, co? Teraz się zaś nie udało. Nie, ja teraz się zastanawiam, na czym ta misja dokładnie polega, moi drodzy. Bo ja nie chcę jej zjebać, to jest oczywiste. Już ją prawie zepsułem, tą misję, musiałem ją jeszcze raz przechodzić, to co dzisiaj, na całe szczęście nie było tego dużo, jak się jeszcze bez gadania pospieszyłem, to naprawdę, to było krótkie. No dobra. Jak wejdziesz, będzie niedobrze. Ale otwórz tylko. No otworzył i też jest źle. Zabiłeś oficera, zanim odebrał notatkę, no ale... nie ogarniam, wybaczcie. Wybaczcie mi bardzo, że nie ogarniam, o co w tej misji dokładnie chodzi. Bo ja nie mogę za nim wejść. O, co? Ej, nagle nacisnąłem E, a zabiłem kogoś, jak on się tam pojawił. Zaczynam się nad tym zainteresować, czy ja w ogóle dobrego oficera wybrałem. No na pewno, on miał mieć skaleczoną łapę, ma skaleczoną łapę. Więc o co chodzi? Kto mi to wyjaśni? Kto mi to powie? Ej, ja się naprawdę, ludzie, ja się naprawdę zamęczę z tym zadaniem. Gdy uzyska informacje, no ale gdy uzyska je, to już jest za późno, jasna cholera. Może ja powinienem się tam dostać do jakiegoś innego miejsca? Nie wiem. Naprawdę zaczynam się zastanawiać, no zobaczcie, on tam wchodzi, zamyka za sobą. A nie, może on, dlatego że ja podchodzę za blisko. Może on ma stamtąd wyjść, a jak ja podchodzę za blisko, to mnie ktoś tam zauważa. Ej, ja jestem głupi, może rzeczywiście tak to wyglądać. To idź sobie, stary, idź, zamknij za sobą drzwi nawet. Jak wyjdziesz, to może będzie spoko. Zobaczcie, no tak, to był błąd, dlatego że ja po prostu się pospieszyłem. On teraz dopiero zabiera informacje, ale... Byłem głupi. Byłem głupi niestety, dobra, już je zabrał. Już mogę go zabić. No, chodź tu. Pięknie, o to chodziło. Sprawa by wyglądała na wypadek. What the fuck? Na wypadek? Strzeliłem gościowi kulkę w łeb. Jak co ja mam zrobić, żeby wyglądała na wypadek? Może mam gdzieś przenieść zwłoki? Wiem, że kończy ci się. Czekajcie, na razie teraz sprawdzę, bo nie wiem, czy ja już wziąłem to. O dobra, dziennik Wachlena, jak po maśle. Projekt posuwa się zgodnie z planem. Przygotowane już zaopatrzenie, które zostanie dostarczone do fabryki Wunderwaffe. Niedługo zacznę osobiście nadzorować budowę. Nie ufam nikomu w tej kwestii. Wszystko ma działać według planu z największą precyzją, jak w dobrze naoliwionej maszynie. Wow, teraz coś tu się dzieje. I to coś poważnego. Zniszcz nowy główny cel, 4, aby uciec z miasta. Okej, ale zanim ja ucieknę z miasta, to chciałbym wiedzieć, gdzie ja mam schować, czyli to jest to jednak dodatkowe zadanie. Ono jest niewykonane w ogóle, czy już nie pamiętam, czy to jest, że źle wygląda. Nie wiem, bo ja mógłbym przenieść te jego zwłoki, tylko nawet nie wiem, gdzie miałbym je przenieść, szczerze. Kogoś tu mamy jeszcze? Muszę zniszczyć czołg, to też jest inna sprawa. No, nie wiem, jak ja po prostu tutaj pozorować wypadek, skoro... wybiłem większość żołnierzy i wszystkich raczej nie pochowam do jakiejś dziury. Gdzie jest ten mój... O mój Boże, nie mam jak mu przycelować z dołu bardziej, on tu jest. Ależ fejlik. Chciałbym go załatwić. Jak tu zejdę, usłyszy coś? Nie. No i bardzo dobrze. Sorry, oficera. Wybacz. No niestety tak się kończy zadzieranie ze snajperem.
Apteczkę miałeś aż, wow, fajnie. Weź wskocz tutaj. Co, nie, gra mi nie pozwala nie pozwala mi wskoczyć, bo mogę tędy przejść. Boże, czasem trochę jest to denerwujące. Ale okej. Gdzie były zwłoki tego frajera? Tutaj, ja mógłbym oczywiście go przenieść, tylko jak mówię, ja nie wiem nawet gdzie go przenieść. W jakie miejsce. Ten czołg to gdzie się znajduje na drugiej części zupełnie tego fortu. Nie wiem, słuchajcie, jak ja nie wykonam jakiegoś zadania, to nie będę panikował, szczególnie, że nie wiem, czy już je dobrze wykonałem, bo goście zabiłem w kulki w łeb, więc i tak średnio to wygląda. Ale zniszczenie czołgu to powinien być taki typowy standard, czyli wiecie, podłożenie dynamitu, oddanie strzałów ten dynamit. Jeszcze dynamit ma to oczywiście, mam. Jeszcze mam jak coś też miny, aczkolwiek nie wiem, czy miny nie są za słabe, fuck you. Miejmy się na baczności, bo ten czołg się oczywiście przemieszcza. Wow, ale hałas, ale drżenie. Gdzie on skręca tutaj? A i owszem, tutaj. Nie wiem, jaką on trasę w ogóle jeździ. Gdzie ty jedziesz, stary? Aha, tam. Ja może on mnie szuka. Czy pewnie mnie szuka, ale na całe szczęście mu to nie wyjdzie. Dobra, spróbujemy zrobić tak, słuchajcie. Mam oczywiście mały pomysł. Weź rzuć tutaj ten dynamit. Wyjeb go tam daleko. Będzie dobrze? Powiedziałbym, że będzie świetnie. On prędzej czy później, rozumiem, że powinien tutaj zahaczyć. Nie wiem, czy jak on go przejedzie. Mogę w sumie sprawdzić. Zrobiłem sobie quick save'a. On się zbliża, stoi w miejscu, niestety. Nie, jedzie. Czy jak on go przejedzie, to czy będzie wybuch? To jest o tyle interesujące, że nigdy jeszcze tego nie próbowałem w ten sposób. Chyba nie. Chyba muszę strzelić. Dobra, nie, to wczytajmy sobie. Przymierze, gdzie ja rzuciłem w sumie w ogóle ten dynamit. Dobra, tutaj. Więc umieścimy się w miejscu takim dogodnym dla mnie. No i zrobimy bum bum. No ten czołg raczej nie przeżyje czegoś takiego. Dobra. I jebut! Cel zniszczony. Świetnie. Naprawdę się cieszę. Jak mówię, trochę mnie denerwuje to, że nie wykonałem tego. Spraw, aby jego śmierć wyglądała na wypadek. No nie wiem, jak miałbym to dokładnie co sprawdzić. Ja sobie kiedyś pewnie, jak mówię, snajpera gra mi się bardzo przyjemnie, więc kiedyś wykonamy to zadanie do końca. Znaczy, nie zrobię tego na nagraniu, pewnie zrobię to sam. Mam nadzieję, że czasu mi na wszystko starczy. Znaczy, teraz tak się jeszcze zastanawiam, bo kiedyś jakby można powiedzieć, że przeglądałem informacje odnośnie snajpera, jeszcze zanim go kupiłem, odnośnie misji. Ja kojarzę coś odnośnie od jakichś, żeby chować ciało do odwiertów, ale ja nawet nie wiem, gdzie tu jakieś kurwa odwierty są. Wy chyba też nie widzicie. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tego przeciągać, nie umiem tego znaleźć, to nie umiem. Szkoda, kiedyś sobie wykonam. Wykonałem dwa zadania dodatkowe i tak mogę być z siebie trochę zadowolony. Przeciwników też wyeliminowałem, już tu raczej nikogo nie spotkamy. Brama, dokładnie, muszę wejść po prostu do tej bramy. Czy tam na górę? Aha, na górę, a nie, jednak tutaj tylko. O cholera, nasi sprzymierzeńcy! A tam jest snajper! Gin, szmaciarzu. Dobra, zabity? Zabity, nie jest taką... Cholera, teraz to są sami snajperzy. No proszę was bardzo. No, już myślałem, że jesteśmy w takiej idealnej pozycji, że nam nikt nie zagrozi. A tu nagle... Elita niemiecka, elita. Sami snajperzy. Fuck you. Przecież ty mnie nie widzisz nawet. O, ja ledwie teraz widzę twoją głowę. Okej, dostanie przynajmniej headshota idealnego. Bez możliwości przeżycia. No widzisz, gdybyś był lepszym snajperem, to może by ci się coś powiodło. Ale tak, to niestety nic z tego. Jeszcze? Wyeliminowałem snajperów. No to wszystko w takim razie. I'd say that makes us even, old chap. Don't you? If you say so. Dobra, kolejna misja wykonana. Wow, super, cieszę się naprawdę. A co teraz? Teraz oczywiście... Statystyki! Jeszcze już prawie brakuje. Premia strzelca wyborowego. Gniazdo snajpera. Aha, bo dostaję premię za te wszystkie, wiecie, dodatki. No, znalazłem te gniazda. Tylko dwa dzienniki wojny, no nie za dużo. No, ale ja i tak się cieszę. Okej. Okay. Kontynuujmy więc.
an outpost in a mountain pass. Early recon shows a large force stationed here, and the tank wrecks suggest a Tiger division may be operating in the area. Valen must be paranoid about security. After the betrayal in Siwa, it's probably justified. Though it makes the task of infiltrating his HQ and tracking him down a little more challenging. He set up shop in the ruins of an ancient monument dug into the mountain wall. I'll have to move slowly through the open pass. But it looks like my rifle will get plenty of use from the high ridge lines. It'll be a good idea to bring some landmines. Maybe have Brower spot targets for me too. He's a worthy accomplice, with a good eye for trouble. No, czy jak widać, nasz kompan mu się podoba. Tutaj w tej misji, jak widzę, jest tylko jeden dodatkowy cel. Są trzy karty, trzy gniazda, co jest standardem, dzienniki wojny 8 i jedna możliwość strzału z daleka. Okej, okay, rozpocznijmy misję. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Czy tym razem będzie to noc, czy jednak dzień? Zobaczymy. A jednak dzień. No rzeczywiście, wraki czołgów. You can spot targets for me. No going back now. Getting cold feet? What? In this heat? Hardly. I can see plenty of work for a sniper. Good. Okej, okay, w takim razie rozpoczynamy w tym miejscu. Super. Dobra, czyli ja zgaduję, że tym razem nasz przyjaciel będzie nam też wskazywał cele do likwidacji. W ten sposób może nie będę musiał sam oznaczać wszystkich. Ale okej, okay, to tyle słuchajcie w dzisiejszym materiale. To już jest misja szósta. Tak, to jest już szósta misja, więc idziemy coraz szybciej z tą fabułą. Cieszę się, a jak mówię, gra mi się bardzo przyjemnie w snajpera, więc jest naprawdę dobrze. Ale cóż, w kolejnym materiale przyjrzymy się troszeczkę bliżej tej misji. Na dzisiaj w każdym razie to tyle. Podobało Wam się, więc nie zapomnijcie, o ile Wam się podobało, bo nie mówię, że wiecie, tak to dziwnie zabrzmiało, ale jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić lajka, skomentować, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybować, a my widzimy się już wkrótce, tak więc cześć i czołem i na razie.